Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No tylko w Ameryce Palestynka Rashida Tlaib opieprzała dyrektorów banków, z których wielu mogłoby mieszkać w Izraelu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. Lewactwo, no to ma w zasadzie dwie rzeczy, które stara się wciągnąć społeczeństwo w walkę. No, kiedyś to była walka klasowa, teraz również jest walka klasowa, no, ale jest również terror czy oszukiwanie, czy okłamywanie na temat stanu środowiska naturalnego. Dużo, dużo młodych ludzi zostało przekonanych, że w zasadzie koniec świata nastąpi niedługo, cały lód i cały śnieg się rozpuści na całym świecie, wszyscy będą pływać na kajakach, także dużo, dużo młodych ludzi nie je mięsa pod konto tego, żeby krowy nie pierdziały, dużo młodych ludzi nie chce mieć dzieci pod konto tego, żeby pieluch nie było i tak dalej, i tak dalej, i te wszystkie głupoty. No a druga sprawa, no to jest homoseksualizm w szeroko pojętym znaczeniu, transwestyci, lesbijki, geje i tak dalej, i tak dalej. I to są dwie rzeczy, które w zasadzie lewactwo, no i partia demokratów reprezentuje, no bo już nic więcej nie reprezentuje. Nie reprezentuje ludzi pracujących, czyli tych, którzy płacą w sumie podatki. Partia demokratów to po prostu teraz już rozdawnictwo jest na szeroką skalę i to jest to, gdzie kiełbasa kupuje po prostu te głosy. No ale Palestynka Rashida Tlaib opieprzyła tych dyrektorów banków, no bo ona jest reprezentant w Ameryce, no to jest wybierany na 2 lata. W Ameryce jest 50 stanów, czyli w każdym stanie jest 2 senatorów albo senatorek, no jest 435 reprezentantów na całą Amerykę, na wszystkie 50 stanów. Tak jak senatorzy, jest 2 senatorów niezależnie od wielkości, no to ilość reprezentantów jest różna od populacji. Powiedzmy w Kalifornii jest około 50 reprezentantów, Rhode Island, czy tam mniejsze, no to mają po 2, 3 czy 5 reprezentantów. No i ona jest wybierana na 2 lata. No teraz zobaczymy, czy będzie wybrana. Oni są wybierani w tych wszystkich enklawach muzułmańskich, w tych miejscach, gdzie po prostu przyjechały setki tysięcy ludzi z tych rejonów. No i tam wybierają po prostu te komunistki, te muzułmańskie komunistki po linii partyjnej. No i ona jest w komisji, powiedzmy, do spraw bankowości. No i opieprzała w zeszłą środę, no to wyciągnęła na dywanik między innymi szefa JP Morgan, Jamie Dimon. No to na taśmie to jak tak się słucha, tego, no to po prostu starała się opierniczać tych dyrektorów, jak to by byli jacyś uczniowie w szkole podstawowej. No i ona mówi mniej więcej tak, no chciałbym zapytać wszystkich was, no i później będę szła według listy. No bo zgodziliście się w przeszłości do tego, żeby popierać, że banki mają popierać długoterminowe plany na temat zera emisji, zera zanieczyszczenia. No i ona mówi w ten sposób, proszę odpowiedzieć tak czy nie, z taką prostą odpowiedzią tak czy nie, czy wasze banki mają jakąś polisę, politykę
bankową, finansową przeciwko temu, żeby nie dawać pieniędzy na wydobycie ropy, czy na wydobycie gazu. No i ona zaczęła właśnie od JP Morgan, od tego Diamonda, a Diamond mówi, nie mamy takiej nasza polityka nie jest taka, żeby nie dawać pieniędzy na olej i gaz, no bo to by była prosta droga do piekła dla całej Ameryki. No i on mówi, tak, no dobra, to jest okej, mówi, ale mówi, proszę pana, powinien pan sobie zdawać sprawę, że to, co Biden oddał te pieniądze za pożyczki, czy tam unieważnił pożyczki, to wszyscy studenci, wszyscy ci, którzy mają te pieniądze, dostaną te pieniądze, no to powinni zabrać te pieniądze z waszego banku i w ogóle pozamykać swoje konto. Czyli idiotka kompletnie nie rozumie, jak to wszystko działa. Ona sobie wyobraża, że to faktycznie będzie tam kasa i jakaś będzie wpływała kasa. No ale to tak komuniści dzielą, tak? No, co można się spodziewać. No w tym momencie Rashida Tlaib i cała reszta tej bandy demokratów, no to byli wściekli. Byli wściekli, że ten szef JP Morgan powiedział taką prawdę, no, że nie da rady żyć na świecie bez ropy i oleju. No i on również powtarzał i powiedział, że patrząc na całą sytuację globalną w Europie, Rosja, Ukraina, tego rodzaju rzeczy, no to nie można. Nie można po prostu się uzależniać od chińskich paneli słonecznych, czy nie można się uzależniać od ruskiego gazu, no bo to jest to, co się stało w Niemczech. Niemcy po prostu klęczą na kolanach i boją się, że im zabraknie energii. W Polsce debile też pozamykali wszystkie kopalnie. Teraz mówią, że trzeba będzie palić chrustem. Także banki zdają sobie sprawę, że jednak trzeba pożyczać, inwestować w gaz naturalny, no bo to jest dosyć w miarę czyste. No i że węgiel też pośrednio, no ale ten węgiel, no to można by było trochę oczyszczać i też poprawić, no ale nie można przeskoczyć. Każdy normalny człowiek rozumie, że nie można przeskoczyć kompletnie w zieloną energię, w wiatry, w słońce i tego rodzaju rzeczy. No później JP Morgan, facet JP Morgan powiedział, że cała ta unieważnienie czy zawieszenie tych pożyczek, no to było jednym wielkim błędem dla całego społeczeństwa, no bo kto za to zapłaci? No zapłaci za to podatnik, bankom to pasuje, najbardziej to pasuje politykom, bo zdobywają głosy wyborców. No bo to jest taka kiełbasa, ale jeszcze bardziej korzystają koledzy uniwersytety, no bo teraz wiadomo, że będą żądali za wykształcenie jeszcze coraz więcej, no bo prędzej czy później państwo odda, czy państwo rozda, no ale to zawsze się sprowadza do podatnika. No i Diamond, on powiedział, że no tak, można by było jakoś tam pomóc, ale tym najbardziej potrzebującym, ale nie wszystkim. No komuniści myślą, że po prostu ta bankowość, ekonomia, pożyczki, no to muszą paść właśnie na kolana przed demokratami, przed tą polityką środowiskową i homoseksualną. No i a jak nie, no to komuniści straszą, że po prostu ci klienci banków po prostu powinni pójść i powypłacać i żeby bank upadł jako taki.
No większość normalnych ludzi no to nie traktuje tej szalonej kobiety Rashidy Tlaib normalnie jako zdrowa kobieta. Nikt tam poważnie na nią nie patrzy. No i w kongresie również nie patrzą na nią jako na jakąś taką poważną osobę. No jest wybierana, no ale to taki jest ten smaczek Ameryki, amerykańskiej polityki. No, najciekawsze w tym wszystkim to jest to, że niby ta pomoc tych niespłacenia czy unieważnienia tych pożyczek studenckich, no to miała pomóc najbiedniejszym, no ale skąd ci niby najbiedniejsi mają te jeszcze takie pieniądze w tych bankach, jak oni mogli to oszczędzić. Także Rashida Tlaib, Palestynka, no czysta muzułmanka, komunistka, której jakoś się udało dostać właśnie do kongresu. No cała ta wymiana, tam później była jeszcze wymiana z innymi bankami, no to ona starała się, no pieprzała ich naprawdę, ciągnęła ich za uszy, aż przykro było słychać. Tak jak oni też odpowiadali. No ale politycy i urzędnicy, no to jest największe zagrożenie dla całego świata. To jest największe zagrożenie dla każdego społeczeństwa. To jest zagrożenie dla każdego narodu i państwa. No i po prostu trzeba po prostu ich odsunąć, dać ich w odstawkę. No dobrze, że banki się trochę tam stawiają, dobrze, że przedsiębiorstwa prywatne się stawiają. No i dobrze, że obywatele zaczynają się stawiać. Teraz będzie jedno wielkie tsunami, republikańskie tsunami. To już nie ma dwóch zdań za 40 dni. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, przepraszam, głosujcie na normalnych, głosujcie na tych, którzy popierają podatnika, a nie podatkobiorcę. Głosujcie na tych, którzy reprezentują was, a nie bandę pasożytów. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że zmienicie swoje zdanie. Mam nadzieję, że już się nauczyliście. Widzicie, ile kosztuje benzyna, ile będzie kosztował prąd. W wielu miejscach prąd podskakuje prawie dwa razy. Także to są ceny makabryczne. Ceny benzyny są makabryczne, ceny jedzenia są makabryczne. No taką Wenezuelę. Głosowaliście na Wenezuelę, no i mamy taką połowę Wenezueli. Jest nadzieja, że zmienicie swoje zapatrywania polityczne, no i Wenezueli pełnej już nigdy w Ameryce nie będzie, już nigdy nie będzie ktokolwiek kombinował, żeby wprowadzać socjalizm. Zdrowia dla normalnych.